Prawo przyczyny i skutku mówi, że nie wyciągniesz więcej niż włożyłeś. One of the great success laws is this. Jedno z największych praw sukcesu mówi tak. Never expect to violate natural law and win. Nigdy nie oczekuj, że wygrasz z prawem natury. Nie oczekuj tego. So here's the research question number two. Teraz mamy drugie pytanie badacza. What do successful people think about most of the time? O czym najczęściej myślą ludzie sukcesu? Several companies put together millions of dollars for a 22-year research project. Kilka firm zebrało miliony dolarów na to, by przeprowadzić trwające 22 lata badania. And over 22 years they interviewed 350,000 people like you and I. I w tym okresie przepytano 350 tysięcy osób, takich jak wy. And they asked them for their attitudes and their opinions and the way they thought about many different subjects. Badano ich sposób myślenia, ich opinie na temat bardzo wielu różnych spraw w życiu. And then one of the things they did was this. A potem zrobiono jeszcze coś takiego. For 6 months they would call each person once a week. Przez 6 miesięcy dzwoniono do osoby raz w tygodniu o różnych porach, ale raz w tygodniu. And they would just ask one question. I zadawano tym ludziom jedno pytanie. What are you thinking about right now? O czym myślisz w tej chwili? And over the years they began to sort these people out. I przez lata tych ludzi dało się podzielić na pewne kategorie, było widać. Into groups of 10%. Podzielono ich na takie grupy 10%. The bottom 10%, the next 10%. Dolne 10%, następne 10%, kolejne i tak dalej. All the way up to the top 10%. Aż do górnych 10%. And they found that the top 10% of people thought very differently from people in the bottom 80%. I okazało się, że ludzie z tych czołowych 10% myślą zupełnie inaczej niż ci z 80% dolnych procent. Now, here's another statistic that we know. Teraz kolejna statystyka, którą już znamy. Only 10% of adults will ever come to a seminar like this in their lives. Zaledwie 10% ludzi dorosłych przyjedzie chociaż raz w życiu na tego typu seminarium. Only the top 10% of people come to these seminars. Tylko czołowe 10% regularnie uczestniczy w tego typu spotkaniach. So what does that mean? Co to znaczy? It means that everyone in this room is in the top 10%. To znaczy, że każdy z was na tej sali wszedł do czołowych 10%. Or you are going to be in the future. Albo będziecie tam w przyszłości. Coming to a seminar like this has been the most important turning point in most people's lives. Przyjazd na takie seminarium był punktem zwrotnym w życiu większości ludzi, jak się okazało w badaniach. Today you will hear at least one idea that can change the direction of your life. Dziś usłyszysz co najmniej jeden pomysł, który może zupełnie odmienić ścieżkę twojego życia. So, since you are in the top 10%, what do you think the top 10% of people think about most of the time? Skoro jesteśmy tu w gronie czołowych 10%, to jak myślicie, o czym myślą ludzie z czołowych 10% najczęściej? And the answer is so simple, it's embarrassing. Odpowiedź jest tak prosta, że aż głupio to mówić. Top people think about what they want most of the time. Ludzie ze szczytu najczęściej myślą o tym, czego chcą. And top people think about how to get it most of the time. I najczęściej myślą o tym, jak to zdobyć. They're always thinking about their goals and what they can do to achieve their goals. Cały czas myślą o swoich celach i o tym, co mogą zrobić, aby taki cel osiągnąć. All day long they think about their goals. Przez cały dzień myślą o swoim celu. And all day long they're thinking about actions that they can take to achieve their goals. Cały dzień myślą, jakie działania mogę podjąć, żeby osiągnąć te cele. And as a result they earn 10 and 20 and 50 times more than average people. I w rezultacie zarabiają 10, 20, 30 razy więcej niż przeciętni ludzie zarabiają. So what do unsuccessful people think about most of the time? A o czym najczęściej myślą ludzie nie odnoszący sukcesów? They think about what they don't want. Myślą o tym, czego nie chcą. They think about their problems and the people that they're angry at. O problemach, o ludziach, na których się gniewają. And especially they think about who is to blame for their problems. A szczególnie myślą o tym, czyja to wina, że mają taki i taki problem. I spent 4,000 hours studying psychology in this one area. Poświęciłem 4000 godzin na badania w zakresie psychologii w tym jednym obszarze. What is the primary reason for negative thinking
personal anger and failure. Jaka jest główna przyczyna negatywnego myślenia, złości i niepowodzenia w życiu? And the primary reason is blaming someone else for problems in your life. I okazało się, że głównym źródłem tego jest obwinianie innych ludzi o własne problemy w życiu. And we start off blaming our parents. Zaczynamy od tego, że obwiniamy rodziców. Because we were growing up, our parents blamed us for everything. Bo kiedy my byliśmy mali, to nasi rodzice nas obwiniali o różne rzeczy. And now we're adults, so we blame everyone else for our problems. Teraz jesteśmy już dorośli, no to my zaczynamy obwiniać wszystkich o różne rzeczy. We are never responsible. To nigdy nie jest nasza odpowiedzialność. It's our first job or our boss. Tylko naszego szefa, naszej pierwszej pracy. It's the man or woman in our life. Tego mężczyzny czy tej kobiety w naszym życiu. It's the government and it's the economy. Albo to gospodarka, albo rząd jest winien. Always we blame our problems on someone else. Zawsze o swoje problemy obwiniamy kogoś innego. So when you stop blaming, suddenly you take complete control of your life. Kiedy przestajesz obwiniać, nagle przejmujesz pełną kontrolę nad swoim życiem. Do you know that the ultimate aim of human life is to be happy? Bo zaczynasz rozumieć, że ostatecznym celem życia człowieka jest być szczęśliwym. And as soon as you stop blaming anyone else for your problems, you automatically become happy. I automatycznie, kiedy przestajesz obwiniać innych o swoje problemy, stajesz się szczęśliwy. So unsuccessful people think about what they don't want and who is to blame. A więc ludzie nie odnoszący sukcesu myślą cały czas o tym, czego nie chcą i kogo za to obwinić. As a result, they feel like victims all the time. I w rezultacie cały czas czują się jak ofiary. They feel little and small and weak and angry. Czują się mali, słabi i zagniewani. But when you accept responsibility for your life, you feel powerful. A kiedy przejmujesz odpowiedzialność za swoje życie, nabierasz mocy, stajesz się silny. And as soon as you set goals and start working on them, you suddenly feel powerful again. I kiedy ustalasz sobie cel, zaczynasz nad nim pracować, natychmiast czujesz moc. And soon you are so busy working on your goals, you don't have time to blame anybody. I wkrótce jesteś tak zajęty dochodzeniem do swoich celów, że nie masz już czasu, żeby obwiniać kogokolwiek. So number three, the most important single quality for success and happiness is optimism. Trzeci punkt. Najważniejszą cechą dla sukcesu i szczęścia jest optymizm. When they interviewed these 350,000 people, this is what they found. Co odkryto, kiedy przepytywano te 350 tysięcy ludzi? The top 10% of people were extremely optimistic. Te czołowe 10% ludzi to byli wyjątkowi optymiści. They were very positive people. To byli bardzo pozytywni ludzie. They just interviewed the presidents of the 500 fastest growing companies in America. Niedawno przepytano prezesów 500 najszybciej rozwijających się firm w Ameryce. And these companies were growing 50 and 100 and 500 times in 3 years. To były firmy, które w ciągu 3 lat urosły o 50, o 100, o 500 razy w niektórych przypadkach. One company started by two men and their wives grew 4,200 times in 3 years. Jedna z tych firm założona przez dwie pary małżeńskie urosła o 4200% w ciągu 3 lat. Almost like the Apple iPhone. Niemal jak iPhone. It went from zero to 50 million sales. Pamiętacie, in 6 months. Od zera do 50 milionów sztuk sprzedanych w ciągu 6 miesięcy. And they interviewed these top people and they found that all of them were very positive people. A więc rozmawiano z tymi ludźmi sukcesu i okazało się, że wszyscy są bardzo pozytywni. No matter what was going on, they had a positive idea. Nieważne co się działo, oni mieli pozytywne podejście. And so your job is to become a completely positive person. A więc twoim zadaniem jest stać się taką zupełnie pozytywną osobą. At Harvard they found that there's a direct relationship between optimism and sales success. Na Harvardzie w badaniach odkryto, że optymizm i sukces w sprzedaży są ze sobą bezpośrednio powiązane. The more positive you are, the more people like you. Im bardziej jesteś pozytywny, tym bardziej ludzie cię lubią. The more they like you, the more they want to buy your products and services. A im bardziej cię lubią, tym bardziej chcą kupować twoje produkty czy usługi. And the more they buy from you, the happier you are. A im więcej kupują, ty jesteś bardziej zadowolony, prawda? And the happier you are, the more people want to buy from you. A im jesteś bardziej zadowolony, tym więcej ludzi chce do ciebie przyjść i kupować od ciebie. Successful businesses have happy people. A więc firmy skuteczne na rynku zatrudniają zadowolonych ludzi.
Unsuccessful businesses have unhappy people. A nieskuteczne firmy mają niezadowolonych ludzi. So what they discovered was that optimism is a form of mental fitness that is learned by practice. Odkryto, że optymizm jest pewną formą mentalnego wytrenowania, którego uczymy się przez praktykę. Many people have a false belief. Bo wiele osób ma fałszywe przekonania. They believe that they have a certain level of optimism or pessimism and it's locked in. Ci ludzie uważają, że mają określony poziom optymizmu i pesymizmu i że one są już na stałe utrwalone. And they believe that they cannot change their level of optimism. I ci ludzie uważają, że nie da się zmienić poziomu optymizmu, jaki w sobie mam. My father was a pessimist, my mother was a pessimist, and I'm a pessimist. Ojciec był pesymistą, matka była pesymistką, no to ja jestem pesymistą. But the fact is that you can actually become a completely positive person. A prawda jest taka, że możesz się stać absolutnie pozytywnym człowiekiem. You stop doing the things that negative people do and you start doing the things that positive people do. Wystarczy, że przestaniesz robić to, co robią ludzie negatywni i zaczniesz robić to, co robią ludzie pozytywni. Imagine if you were positive and happy all the time. Wyobraź sobie, że byłbyś zadowolony i pozytywny przez cały czas. Well, people would probably think that you're smoking something before you come to work. Ludzie pewnie by pomyśleli, że coś tam podpalasz pokątnie, prawda?